Witam. Z okazji urodzin Korony życzę wszystkiego najlepszego kibicom i tym, którzy są blisko klubu. Mimo tego, że te urodziny trochę smutne, bo Korona spadła z Ekstraklasy, ale żywię wielką nadzieję i jestem pewien i trzymam mocno kciuki za to, żeby Korona wróciła na to miejsce, jakie jej się należy, czyli do Ekstraklasy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich, którzy są przychylni Koronie. Cześć, tu Bartek Pawłowski. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji 47-lecia istnienia klubu. Mimo tych może nie do końca sprzyjających okoliczności, gorszej formy sportowej w ostatnim czasie, myślę, że każdy z nas, ludzi związanych w jakiś sposób z Koroną Kielce, czy kibicowsko, czy piłkarsko, czy zwyczajnie sympatyzując tylko z barwami i z miastem, wierzę głęboko w to, że Korona szybko wróci do Ekstraklasy. Zasługuje na to miejsce w Ekstraklasie, udowodniła to wielokrotnie swoją walecznością, tym czasem, w którym występowała na najwyższym poziomie rozgrywkowym i myślę, że to jest takie najlepsze podsumowanie końcówki tego sezonu, ta nadzieja, która daje wszystkim siłę, by walczyć o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Cześć, trzymajcie się. Witam serdecznie, Korona. Ja zawsze z Tobą myślę i sercem. Pomimo nie zawsze sprzyjającego losu, wytrwałości, wdarzenia do osiągnięcia zamierzonego celu, nigdy się nie poddawaj. Naprzód, Korona, naprzód. Pozdrawiam. Przy okazji 47. urodzin Korony Kielce życzę całej Koronie oraz kibicom tylko to najlepsze, powodzenia w następnym sezonie. Wierzę, że szybko wróci Korona tam, gdzie jest jej miejsce, coś jest Ekstraklasa i trzymam za Was kciuki. Pozdrawiam. Szczerze wierzę, że w przyszłym roku przy okazji kolejnych urodzin znowu zapukasz do bram Ekstraklasy. Tego Tobie życzymy, Koronko. Wszystkiego najlepszego. Siemanko, koroniarze. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. W tym trudnym czasie zdajemy sobie sprawę, co się wydarzyło, ale nie poddajmy się, walczmy do końca, bądźmy dobrej myśli, a z pewnością niedługo znowu będziemy w Ekstraklasie grali, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego, bądźmy naprawdę dobrej myśli, banda świrów, au! Cześć, tu Marcin Żewakow. Moje najlepsze życzenia z okazji 47-lecia istnienia klubu, przynajmniej kolejnych tylu jeszcze, a w międzyczasie przedstawicieli na miarę Grześka Piechny, Marcina Robaka, Leszka Ojrzyńskiego czy Bandy Świrów. Ja wiem, że teraz nastał trudniejszy moment dla klubu, ale dla mnie Korona Kielce to siła charakteru i niezłomność. I te wartości przeprowadzą piłkarzy, działaczy, kibiców, cały klub przez ten ciężki moment. Jestem przekonany, że wkrótce Korona wróci tam, gdzie jej miejsce, a piłkarskie niebo nad klubem szybciutko się rozchmurzy. Kochani, siły i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Korono Kielce, Wasze urodziny 47. Chciałbym Wam życzyć przede wszystkim dużo wytrwałości, siły i wiary. Są ciężkie momenty, natomiast wierzę głęboko, że po tych czarnych chmurach, które są teraz nad klubem, a więc ten spadek, przyjdą naprawdę bardzo dobre dni. To też na pewno zjednoczy wszystkich koroniarzy, a więc jeszcze raz dużo, dużo wiary, wracamy silniejsi i bijemy się o Ekstraklasę. Z okazji 47. urodzin klubu Korona Kielce chciałbym życzyć co najmniej 100 lat istnienia klubu, dalszego rozwoju, a sympatykom i osobom związanym z klubem chciałbym życzyć zdrowia, a przede wszystkim czerpania radości z oglądania meczów Korony Kielce. Pozdrawiam, Bartosz Kielce. Witam serdecznie. Chcę pozdrawić kibica klubu Korona Kielce na rodzinę 47-letnie i chcę podziękować tym klubom, który dawał mi pierwsze szanse do grał piłkę nożną w Polsce i wszystkiego najlepszego. Siemano, koroniarze, z tej strony Tryto. Z okazji obchodzonych urodzin wszystkiego najlepszego dla Korony Kielce, jak najszybszego powrotu na salony, tam gdzie jej miejsce. Pamiętajcie, po każdej burzy wychodzi słońce, także bądźcie dobrej myśli. Najlepszego ode mnie. Au! Korono, wszystkiego najlepszego z okazji Twoich 47 urodzin. Może nie jest to najszczęśliwszy czas w
tym momencie, ale na pewno wszystko wróci do normy. Dzisiaj jesteście na dole, ale na pewno powrócicie jeszcze mocniejsi. Pozdrawiam wszystkich kibiców Korony Kielce. Trzymajcie się, na pewno wszystko się ułoży. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć koroniarze. Cześć Korona. Z okazji 47 urodzin klubu chcielibyśmy Wam życzyć dużo sukcesów, uśmiechu na twarzy, pozytywnego myślenia, mimo że ten sezon nie był udany. Wierzymy, my również i Wy na pewno też, że wrócicie za rok do Ekstraklasy, bo tam jest Wasze miejsce. Wróćcie silniejsi, czekamy na Was i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do boju! Cześć wszystkim z okazji urodzin, 47 urodzin Korony Kielce. Chciałem życzyć wszystkim kibicom przede wszystkim siły, wiary w lepsze czasy, że wszystko się fajnie poukłada. Dalej trzymajcie kciuki za klub, bo to was jest siła, bez was nie ma tego klubu. Ja wierzę i mam nadzieję, że wy wierzycie, że jeszcze fajne dni dla Korony nadejdą i wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Witam serdecznie wszystkich sympatyków, działaczy, trenerów, piłkarzy Korony Kielce. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji 47 urodzin klubu Korona Kielce, klubu, który dał mi szansę jako młodemu trenerowi doświadczyć salonów ekstraklasowych, bo tam właśnie w Górach Świętokrzyskich w Koronie miałem okazję debiutować i przeżyć fantastyczne chwile, spotkać fantastycznych ludzi, przede wszystkim piłkarzy zwanych bandą świrów, sympatyków, którzy chodzili licznie na mecze, którzy trzymali za nas kciuki, dopingowali nas, zresztą do tej pory z niektórymi mam kontakt, mam i w waszym mieście Krześniaka, który z tamtego okresu mi, że tak powiem, pozostał i myślę, że spotkamy się jeszcze w klubie, może kto wie, jako trener kieleckiej Korony, a może po raz kolejny jako trener przeciwnej drużyny, mierzący się właśnie z wami i walczący zawsze fair, zawsze podchodzący z szacunkiem, bo to, tak jak często mówiłem, była moja, czy jest, moja pierwsza miłość ekstraklasowa Korona, gdzie spędziłem jak do tej pory najdłuższy okres czasu jako trener, to też o czymś świadczy. Teraz wiem, że są trudne chwile dla tego klubu i życzę Wam przede wszystkim szybkiego powrotu, przede wszystkim zdrowia dla piłkarzy, wysokiej formy i walki do końca i godnego reprezentowania klubu, bo miejsce Korony jest w najwyższej klasie rozgrywkowej. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe stąpnięcie w dół, ale szybko można się odbić, można też czasami zmądrzeć, czasami nabrać gdzieś pokory i coś dobrego z tego może wyjść. I tego Wam wszystkim życzę, radości i też dziękuję za wsparcie, kiedy miałem trudne momenty, nie jako trener Korony, ale jako trener innych klubów, czy bezrobotny trener. Zawsze mogłem na Was liczyć, zawsze dawaliście mi wyrazy wsparcia. Mówię tu o piłkarzach, mówię o kierownictwie klubu, ale też o kibicach, którzy gdzieś skandowali moje nazwisko, gdzieś wspierali moją rodzinę, mnie i zawsze zostanę dozgonny Wam i wdzięczny za te wyrazy szacunku. Ja Was też bardzo szanuję, dlatego składam Wam te życzenia. Też mam koszulkę treningową na sobie, bo zawsze będę miał ją, że tak powiem, w swoim domu, bo Korona dla mnie znaczy bardzo dużo, bo tam dostałem szansę jako trener ekstraklasowy i tam pracowałem i spotkałem fantastycznych ludzi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i żeby następne urodziny były już w tej klasie rozgrywkowej, na którą Korona
zasługuje, chociaż no jeszcze mamy ostatnie kolejki, ale wiemy, jaki jest finał tego sezonu, dlatego życzę szybkiego powrotu na salony Ekstraklasy i najlepszego. Pozdrawiam.